Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam powiem, w jaki sposób odzyskać uszkodzony plik MP4 z Waszej karty pamięci. Jest to bardzo proste i w tym filmie Wam o tym opowiem. Zapraszam Was serdecznie. Na pewno nieraz zdarzyła Wam się taka sytuacja, że po wgraniu plików do komputera okazuje się, że któryś plik Wam nie działa. Może się tak zdarzyć na wskutek głupiego przypadku. W danym miejscu dana karta ma uszkodzony sektor i po prostu zapisał Wam się Wasz film. Na uszkodzonym sektorze wtedy nie można tego filmu odtworzyć. Drugi problem to jest zbyt mało pamięci na dysku. Jeżeli nagrywamy coś na kartę pamięci i nam się kończy pamięć, a my nagrywamy dalej, no to może nam się po prostu ta pamięć nam się po prostu skończy. Wszystko jest spowodowane tym, że nie nastąpiło zamknięcie pliku wideo, który ma zapisany początek, a nie ma zapisanego końca. I wówczas takiego pliku nie można otworzyć, ale można taką sytuację uratować. W jaki sposób? To już Wam pokażę na komputerze. No i zobaczcie, są tu moje pliki wideo z drona. I ten plik normalnie się nam odtwarza, jak widzicie. Natomiast ten jest uszkodzony i nie można go odtworzyć. Po prostu ma uszkodzony sektor, albo zabrakło miejsca na karcie pamięci, albo nam się po prostu wyłączyło w trakcie zasilania. W tym wypadku akurat było to uszkodzenie na karcie pamięci sektora, na którym zapisywany był ten plik. Aby naprawić taki plik, musimy ściągnąć program, do którego link będziecie mieli w opisie tego filmu. Ściągacie odpowiednią wersję oprogramowania dla swojego systemu operacyjnego. Ściągacie na komputer, czyli pobieracie. Przechodzicie do plików pobranych. Musicie ten plik rozpakować RAR-em w miejsce, które sobie wybierzecie. Nie jest to istotne. Po rozpakowaniu pliku klikacie na Unczuk GUI i otwiera Wam się takie okno. Tu macie plik uszkodzony, tu macie plik dobry i tu macie takie dwa pola. Dwa pola wyboru. Do pierwszego pola podajemy ścieżkę do pierwszego pliku, który jest dobry. Czyli musi to być plik nagrany tym samym sposobem, czyli to jest plik MP4, to jest plik MP4 mniej więcej podobnej długości, chociaż tutaj w tym momencie nie wiem, jaka to jest długość, ale chodzi o to, żeby plik był dosyć podobny. Podajemy mu plik źródłowy, na przykład ten, tak? Natomiast w tym miejscu podajemy plik uszkodzony, czyli ten. Zobaczcie, 356 to jest ten plik uszkodzony, a 355 to jest ten plik dobry. No i teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli my wciśniemy repair. Zobaczcie, w jak szybkim tempie został naprawiony ten plik. To prawda, ten plik jest nieduży, ale przy większych plikach może to potrwać troszeczkę dłużej, gdyż ten plik ma 177 MB, natomiast plik źródłowy 285 MB, czyli został on skrócony o te błędne sektory, które uniemożliwiały odtwarzanie tego pliku. Zaraz zobaczcie, nazwa tego pliku jest ta sama i zobaczmy, co się stanie. Jak widzicie, plik działa. Prawdopodobnie któraś część została lekko obcięta, ta, która jest uszkodzona, a cała pozostała część jest sprawna i działa poprawnie. Może Wam się zdarzyć, że przy uruchamianiu tego programu może Wam wyskoczyć niebieski ekran Windowsa z informacją, że jest pewne zagrożenie dla systemu operacyjnego. Nic takiego nie ma miejsca, po prostu jest to błąd w systemie Windows. U mnie taka sytuacja się nie zdarzyła, ale wiem, że się zdarzają tego typu sytuacje przy innych Windowsach bez odpowiedniej aktualizacji.
Więc nie przejmujcie się tym, po prostu trzeba przejść dalej, włączyć program. Jest on całkowicie bezpieczny, jest sprawdzony przez program antywirusowy, także można nim normalnie operować. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Mi się przydało bardzo, gdyż często mi się, czasami się zdarza, że naprawdę, zwłaszcza kamery GoPro są w stanie się wyłączyć w trakcie nagrywania, bo skończy się bateria, albo skończy się Wam właśnie miejsce na karcie pamięci i wówczas plik zostaje niezamknięty i taki otwarty nie można, takiego otwartego pliku nie można używać, a wystarczy użyć tego prostego programu. Link do tego programu jest w opisie filmu. W jaki sposób z tego korzystać właśnie widzieliście na tym filmie. Także myślę, że sprawa jest prosta i bardzo, bardzo Wam to ułatwi odzyskiwanie danych, odzyskiwanie plików wideo z uszkodzonych kart pamięci. To samo się dotyczy, jeżeli chodzi o uszkodzone pliki, jeżeli chodzi o uszkodzenia na dysku. Także jeżeli macie dysk, gdzie są uszkodzone pliki wideo, to możecie go również naprawić w ten sam sposób. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i że Wam się to podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zaglądajcie do mnie, oglądajcie moje filmy, gdyż to bardzo pomaga w rozwoju. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mile są widziane wszelkie sugestie, jeżeli chodzi o sprawy systemowe. Jeżeli coś Was nurtuje albo macie z czymś problem, możecie do mnie napisać, możemy spróbować zrobić film o tym. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.